Muszę zobaczyć, widzowie, zagrajnika od Star Wars Atlas, bo ja nie jestem w stanie zrozumieć fenomenu tej gry. Może zagrajnik mi go wytłumaczy. Star Wars Atlas to nie jest zła gra, ale... No, to może być, widzowie, ciekawie. Star Wars Outlaws to momentami rewelacyjna gra. Sęk w tym, że jest w niej też naprawdę dużo elementów zupełnie słabych. Kurde, widzowie, chciałbym zobaczyć te elementy, kiedy one jest fenomenalne. Może jeszcze do nich nie doszedłem. To chyba dzisiaj na streamie będą, to nie mogę się doczekać. Sponsorem zagranika jest Corsair, producent małej bezprzewodowej klawiatury dla graczy, K65 Plus Wireless, z wymiennymi przełącznikami, podświetleniem RGB i pamięcią profili. Nie skończyłem Outlaws, więc ten film to nie jest recenzja. Są to jednak naprawdę bardzo obszerne pierwsze wrażenia z gry, powiedzmy już może nawet nie pierwsze, a także drugie i trzecie, ponieważ pograłem jak dotąd w Outlaws około 20 godzin. Kod do gry dostałem jednak od Ubisoftu dosyć późno i po prostu nie miałem okazji przejść więcej, a uznałem, że na premierę wobec gry tak gorącej, wobec premiery, która już od jakiegoś czasu budzi tak dużo skrajnych emocji. Wiecie, widzowie, ta premiera się okazała gorąca tak naprawdę? Tak okazała się gorąca, że Escape from Tarkov w tym momencie ma dwa razy większą oglądalność. Okazuje się, że ludzie mają to w dupie, tą grę. Ogromny budżet na marketing, ale w momencie, gdy gra po prostu nie jest ciekawa, no to, widzowie, to jednak to ludzi nie interesuje. Pewnie jeszcze okaże się, że w to wejdziesz i... no... widzowie i dwójkę streamerów robi łącznie 30 tysięcy, 30% tego wyniku, nie? No jest jak jest. A tu już jest naśmiewane się chyba z gierki. A, dobra, jedna jest po prostu promocją, nie? Wykupioną reklamą. Dobra, kontynuujmy. Nie, że mi się czepiał zagranika, też myślałem, że to będzie, słuchajcie, giga ten, że to będzie giga duże giera przy budżecie na marketing, jaki wyrzucili, no ale ona jest po prostu nieciekawa. Ona nie jest ciekawa do grania, ona nie jest ciekawa do oglądania, no tak, tak, no takie są realia. To jest gra dla nikogo, ona nie oferuje żadnej wartości w sobie. Warto będzie jakimiś wrażeniami się z wami podzielić. Jako się jednak rzekło, pobrałem już sporo. Udało mi się doświadczyć większości mechanik gry, zobaczyć większość ciekawych miejsc, no i dlatego myślę, że te wrażenia mogą być dla was ciekawe. Także dlatego, że jak zawsze jest powtarzam... gry, która wiele rzeczy ciekawych chowa, standardowo kilka godzin później. No ja jestem ciekawy tych ciekawych rzeczy, które ta gra chowa. No ja mogę się ich doczekać. Jestem fanem Gwiezdnych Wojen, więc jeżeli jest na widowni ktoś, kto także za Gwiezdnymi Wojnami jakieś szczególnie nie przypada, ale ciekaw jest, czy ta gra mogłaby być czymś dla niego, czy mimo wszystko mógłby się przy niej dobrze bawić, no to chyba dobrze trafił. Jednak nie przedłużając, przejdźmy do tego, czym według mnie Outlaws jest. A jest grą pełną kontrastów. Grą, w której bardzo dobre rzeczy mieszają się z zupełnie złymi. Grą, która dostarczyła mi tyle samo frajdy, co wynudziła mnie momentami i poirytowała. Grą, którą podejrzewam ostatecznie ocenię jako przeciętną, a mimo to, mimo wszystkich jej bolączek, cały czas mam ochotę w nią grać i chcę ją skończyć. Więc tak, ocena Outlaws to nie będzie łatwa rzecz i za chwilę przekonacie się dlaczego. A dzisiejszy film zacznę do odmiany od opisu tych słabych lub przeciętnych rzeczy, których, no, jest tu sporo. Skradanie. Nie zachwycam. Począwszy od bodaj najważniejszej mechaniki... To jest, widzowie, tak absurdalne. Skradanie nie zachwyca w grze, której głównym elementem jest skradanie. Cały ten gameplay tej gry, cała jej ergodyczność leży w systemie skradania. I to zostało potraktowane po macoszemu. Czego można innego oczekiwać od tej gry, jeżeli główne jej założenie gameplayowe jest źle poprowadzone? W tej grze, grze o złodziejce, którą jest skradanie. Skradanie, które już przy okazji mojego pierwszego kontaktu z grą, czyli niespełna 4-godzinnego testu, na który miesiąc przedtem jeden zaprosił mnie Ubisoft, no już wtedy wydawało mi się takie sobie. Zaznaczę wyraźnie, że nie jestem fanem gatunku, nie lubię skradania i w każdej grze, w której mogę go unikać, unikam go za wszelką cenę. I to rzecz jasna może wpłynąć na mój odbiór całej tej płaszczyzny, ale mam poczucie, że pewne elementy, na które narzekam, no będą wkurzały nawet najbardziej zatwardziałych fanów tego gatunku. Bo zdecydowanie słabe jest to, jak często w misjach skradanych w Outlaws jest tylko jedna dobra, poprawna ścieżka. Bardzo a często nawet zagrań. Jeżeli jest ich więcej, to i tak okazuje się, że te... To jest też ta misja i widzowie, godzinę próbowałem robić tę misję na różne sposoby. Niestety się kurwa nie da. Nie da się. Robiłem wszystko, stary, naprawdę. To już dochodziło do momentów, gdzie po cichu zabijałem po 10, po 15 strażników, nie? Nie da się. Gra po prostu krzyczy ci w ryj,
ni chuja, nie zrobisz tego, no nie pozwalamy ci na to. Poboczne właściwie do nikąd nie prowadzą, albo wybór między nimi nie przekłada się na żadne istotne konsekwencje. I ta liniowość potrafi czasem irytować tym bardziej, że przeciwnicy bywają często zbyt wyczuleni. To jest, widzą nas ze stanowczo zbyt dużej, jak na skradanki odległości. Być może realistycznej, ale cierpi na tym gameplay, bo po prostu wkurzamy się, że ktoś z oddali, kogo często nie mamy szansy zauważyć, nagle nas odkrywa i cały plan, całe misterne skradanie się, nieraz i kilka minut wcześniej, nagle to wszystko przestaje mieć znaczenie, bo zmuszeni jesteśmy do rozwałki, albo gra w ogóle cofa nas, bo jest wiele takich obszarów, takich misji, w których po prostu nie możemy być wykryci. Bo wykrycie będzie oznaczać cofnięcie się do punktu kontrolnego, w ogóle ta animacja tego wykrycia, no patrzcie, jak to nie wygląda, absurdalnie. W których po prostu nie możemy być wykryci. Bo wykrycie będzie oznaczać cofnięcie się... O, stało się i tyle. Nie wiem, to nawet stary, jak coś spierdolić w tej grze, to nie jest odpowiednio naznaczone, że coś zjebałeś. ...do punktu kontrolnego, który nierzadko jest całkiem daleko. I trzeba powtarzać jej 5 minut gry. I w szczególności w liniowych lokacjach takie zbytnie wyczulenie przeciwników naprawdę potrafi irytować, bo oznacza to, że często po prostu musimy czekać. Czekać, aż jakiś przeciwnik przejdzie z punktu A do punktu B i wtedy otwiera się małe okienko, kiedy możemy się gdzieś przekraść. Co samo w sobie nie brzmi tak źle, ale kiedy jest to jedyna możliwa opcja, no to już irytuje. Jednocześnie, mimo tego, że przeciwnicy często są zbyt wyczuleni, że widzą nas ze zbyt dużej odległości, że słyszą nas ze zbyt dużej odległości, to często w ogóle nie reagują na naszą obecność. I o ile w pewnych wypadkach... No tak, ta gra zawiera z tobą pewne kontrakty, które są notorycznie łamane. Ona jest w ogóle niekonsekwentna w swoim gameplayu. To jest absurdalne w tej grze, bo te raczej gry polegają na tym, że jak odpowiednio zaznaczą ci kontrakty, które z tobą będą zawierać, to potem na ich podstawie cały czas rozwijasz swoje umiejętności gameplayowe. W wypadku tej gry jest zupełnie na odwrót niestety. Ta gra uczy się czegoś, po czym robi to zupełnie inaczej i jeszcze inaczej i jeszcze inaczej. Tej gry dosłownie masz takie poczucie, że ją jest ciężko kurwa wyczuć. To jest tragedia jakaś. Można to jeszcze zrozumieć, bo przecież przede wszystkim gameplay, więc jeżeli cicho eliminujemy jakiegoś przeciwnika, a ten stojący kilka metrów obok nie słyszy tego, to można na to machnąć ręką. Dzięki temu ta gra jest... Ale w ogóle patrzcie na te animacje, na ten impact hit, stary, jak to wygląda w tej grze. Przecież to, no nie wiem, 10 lat temu wyszedł taki Mass Effect Andromeda, miał problem z mimiką twarzy, kurwa, wszyscy się z tego śmiali. Dzisiaj wychodzą gry, które wyglądają w taki sposób i daje się temu 8 na 10. Ja nie potrafię tego zrozumieć. Co tu się odpierdala, widzowie, z tymi grami w tym momencie? Jest grywalna. Taka głuchota przeciwników jest w grach okej. Okay. Zdarza się jednak, że nasza obecność jest tak oczywista, że fakt, że ktoś na nas nie reaguje, jest po prostu dziwny. I takie sytuacje wcale nie są rzadkością. Dla odmiany fajnym elementem jest Nick, czyli nasz mały, słodki pomocnik, który faktycznie jest słodki i faktycznie bardzo go polubiłem, który cały czas jest gotów nam pomagać. No i tak się widzę, gry sprzedaje teraz. Słodkim followersem. To ludzi kupuje. Tak gry teraz wyglądają. No ludzie są jakieś całkowicie empatyczni, emocjonalni, się sprzedaje gry takim bajkowym gównem, nie? Nie trzeba dużo, żeby stary niektórych ludzi kupił. No i masz Stray'a z 2022 roku, no dokładnie. Masz, wiesz, słodkiego followersa, słodką postać w grze i ludziom to niektórym wystarczy. Andromeda dostała od TV gry 9 na 10. Co ty gadasz? Serio? Czy to na przykład odwracając uwagę przeciwników, czy przełączając dla nas jakąś dźwignię, czy wchodząc gdzieś i klikając jakiś guzik. Wydawanie koment... Nie wiem, słodki follower to jest mission stary z Knights of the Old Republic. To jest słodki follower. Cały czas sfoszona nastolatka mission, no nie? Ze swoim wielkim kalbarem, który każdemu kurwa urwie łeb. No nie wiem, wiecie, mnie to widzowie najbardziej dziwi, że my cały czas gadamy o grze, w której faktycznie, w sensie o IP-sie, z którego faktycznie wyszły dobre gry. No nie wiem, może bierze się to z tego, że ludzie po prostu nie mają odpowiedniego punktu odniesienia, no, ale to zagrajcie sobie w takiego Kotora, to może to zrozumiecie, jak dużo ta gra robi źle. Jak świetnie można poprowadzić, słuchajcie, elementy jakieś filozoficzne w Star Warsach, prawda? Jak można budować relacje pomiędzy twoimi followersami. No przecież moment, w którym ty na przykład w Kotorze 2 powoli, stary, na przykład rozbrajasz Baldura tylko po to, żeby dowiedzieć się, z czego się biorą jego wszystkie problemy, które zostały wywołane przez wojnę, jakie on ma problemy psychiczne i potem go w ogóle nakłaniasz do tego, żeby został Sithem, że go będzie szkolił na Jedi'a. To jest zajebiste, no nie? Nie wiem, ja nie kupuję takich ckliwych gówien, no gra to jest gra. Gra ma mieć dobry scenariusz, gra ma followersów, niech ci followersi zostaną dobrze napisani. Niech ta historia tych followersów ma faktycznie jakikolwiek wpływ na twój gameplay, nie?
Nie, nie rozumiem tego. Teraz do gry zamiast stworzyć fajnego followersa, to daje się słodkiego zwierzaczka i chuj, ludzie są totalnie kupieni. I to wystarcza. Dlaczego do gier nie tworzy się dobrej fabuły już? Ksowie jest bardzo proste, intuicyjne i generalnie ta płaszczyzna daje ubaw, chociaż mam poczucie, że można było rozwinąć ją bardziej. Bo tak naprawdę przez większość czasu wykorzystujemy Nyxa wyłącznie po to, żeby odegrał tę samą scenkę śmierci i na chwileczkę odwrócił uwagę przeciwników. Co niby jest fajne, ale kiedy staje się tą opcją, z której korzystamy niemal non-stop... No bo to jest jedyna opcja, to jest gra skradankowa, która ma bez kitu jedną opcję skradania się i wykorzystywania Nyxa. To jest paskudny fest. Wyobraźcie sobie Dishonored, które przechodzicie, ale możecie używać tylko jednego elementu, który rozprasza. No, wyobrażacie to sobie? No ja totalnie nie. To potrafi nieco zmurzyć. Potrafi pozostawić właśnie to poczucie niedosytu. Ta mechanika mogła być czymś więcej. Na skradanie składa się też parę innych fajnych mechanik, jak mini aktywności związane z otwieraniem zamków, co tutaj jest minigierką rytmiczną, czy hakowanie terminali, co tutaj jest banalną, ale sympatyczną grą logiczną. No i są także inne elementy takie sobie, jak na przykład często zbyt gęsto rozłożeni przeciwnicy. Przez to za dużo trzeba między nimi lawirować, za dużo trzeba czekać, aż się odsuną, żebyśmy my mogli pójść dalej, czy w końcu nie zawsze mądrze przemyślany design lokacji. Czyli generalnie, tak widzowie, czyli mamy do czynienia ze skradanką, grą skradankową, która ma źle zaprojektowane AI, złe rozłożenie przeciwników, źle zaprojektowane lokacje i źle nasycone mechaniki, które pomagają ci w skradaniu się. No ja się zgadzam z zagrajnikiem, no kurwa, dobrze mówi, dokładnie tak w tej grze jest. To jest gra skradankowa, która każdy element skradankowy zrobiła źle. Zdawałoby się, w grze skradane jest rzeczą zupełnie elementarną. Wszystko to razem powoduje, że ta najważniejsza mechanika gry jest przeciętna. Nie jest zła, bo... No nie, no ja nie rozumiem tego. Zagrajnik siedzi, listuje każdy element, no nie? Mówi, jak to jest źle zrobione, po czym mówi, że jest to przeciętne, ale nie jest jednak złe. To ja nie wiem, o co chodzi. Kurwa, o co chodzi, stary? Bo kiedy skradanie działa, kiedy jesteśmy w fajnej lokacji, kiedy przeciwników nie ma za dużo, kiedy wszystko gra jak powinno, to czujemy ubaw, szczególnie w misjach mocno fabularyzowanych, kiedy do zwyczajnego skradania dochodzą jeszcze jakieś dziwne inne aktywności, na przykład konieczność eskortowania głowy w słoiku. Jednocześnie jednak często jest to po prostu irytująco i nie czujemy niemal żadnej frajdy, ba, wręcz nie możemy się doczekać, kiedy taki etap skradany się skończy. Więc tak jak powiedziałem, na tym polu jest po prostu przeciętnie, a nawet może nieco słabiej niż przeciętnie. Co oznacza, że i tak lepiej niż w przypadku strzelania, bo walka w tej grze jest naprawdę męcząca, irytująca i nie daje niemal żadnej frajdy. A ja wam powiem, że uważam, że jest zupełnie na odwrót. Się wydaje, że akurat system strzelania w tej chwili jest chyba jednym z najlepszych systemów, jaki ta gra ma. To nie jest tak, że ten system strzelania jest świetny, ale tutaj faktycznie jest jakiś odpowiedni recoil. Jest, widzowie, w tej grze odpowiedni... jak to się nazywa? Jest odpowiedni gunplay. Ta gra, ja też w ogóle to grywam na PC-cie, na padzie od PS-a 5, no to też wiecie, mam trochę dodatkowych, mam widzowie trochę dodatkowych, jak to się nazywa, wrażeń z adaptacyjnego triggera, no nie? Akurat tutaj widzowie muszę powiedzieć, no wiadomo, widzowie ani Doom to raczej nie będzie, tego tutaj nie oczekujcie, bodźców. No ale strzelanie jest w miarę okej w tej grze. Jak na to, jak inne rzeczy ta gra spierdoliła, to strzelanie jest chyba jednym z najlepszych jej elementów. I nie, wcale nie przeszkadza mi fakt, że na własność mamy tylko jedną pukawkę, czyli zwyczajny mały blaster. Bo ten można z czasem modyfikować, można zmieniać między nim tryby i generalnie pasuje mi to do gry o złodzieju, bo taka Dobra, ale widzowie, tutaj ty to zmieniasz czerwony przycisk na niebieski, te tryby, weź, i niebieski strzela silniej w tarczę, no... To jest największy problem tej gry. Ta gra zawodzi gameplayowo. Robienie tych misji jest po prostu nudne. Elementy skradankowe są nudne. Strzelanie, które jest wykonane w miarę okej, widzowie, no powiedzmy, że jest wykonane w miarę okej, no to dochodzi do tego, że no nie ma w sobie żadnej głębi, nie? Możesz podnieść broń z ziemi. Faktycznie, jak podniesiesz tą broń z ziemi, to fajnie wygląda, ale jak miałbyś tu jakikolwiek wachlarz twoich broni, no nie? Miałbyś stary, wiesz, blaster jakiś, karabinek, no nie? Kusze, stary łuki.
Ja bym tego bardziej oczekiwał od tej gry, nie? Postać jak Kay, taki awanturnik, właśnie miałby za sobą tylko i wyłącznie blaster. To jest w porządku, zwłaszcza, że możemy podnosić upuszczane przez przeciwników potężniejsze pukawki. Jasne, możemy z nich korzystać tylko do momentu, kiedy nie skończy im się amunicja w magazynku, ale to też pasuje. To w końcu nie jest shooter, a takie podejście do sprawy wyraźnie sygnalizuje nam, że no, walka jest tutaj raczej ostatecznością. Czymś po co sięgamy tylko wtedy, kiedy nie ma już innego wyjścia, albo kiedy skradanie się nam nie wyjdzie. Ale no właśnie, nie do końca tak jest, bo tutaj każda misja w tej grze jak na razie bazuje, w tym co ja grałem, na tym samym segmencie. Wchodzisz w element platformowy, który jest chujowy, przychodzisz do elementu skradankowego, który zmusza cię do odtworzenia konkretnej sekwencji skradania. Potem przychodzisz do elementu, który pozwala ci wreszcie albo się skradać, albo postrzelać się z przeciwnikami. I potem masz ucieczkę, w której najczęściej się kurwa strzelasz. Więc to jest, no tutaj nie unikasz w tej grze strzelania. Ono jest stricte zakodowane w misji, którą wykonujesz w pewnym momencie. Zawsze. Tym natomiast na co narzekam jest fakt, że kiedy już do strzelania dojdzie, no to po prostu nie jest ono przyjemne. Przeciwnicy biorą na siebie stanowczo... Ej, ale to jest drugi materiał, który oglądamy. Jestem ciekawy, czy w ogóle ktokolwiek wspomni stary o upscalingu, o grafice, o wszystkich glitchach graficznych, które tutaj występują. No nie wierzę, że ludzie na to nie zwrócili uwagi. Wielu pól. W ogóle nie czujemy mocy naszego blastera. Nie czujemy, że cokolwiek wartościowego on robi. Ba, wręcz mamy poczucie, że siłujemy się z nim, bo nie tylko nie daje on niemal damage'u, ale co chwilę musimy go składać. Co samo w sobie jest fajną mechaniką, ale mam wrażenie, że dzieje się to jednak nieco zbyt często. Znaczy, kurwa, problem jest taki, że on jak się składa i teraz patrzcie, to zanim zacznie lecieć, to minie sekunda i dopiero wtedy to zaczyna lecieć w dół i wtedy to możesz kliknąć. Jakby to leciało od razu, to by to było wiele lepsze. Człowiek, jak cię wkurwie anti-aliasing w grach, to sobie obejrzyj ten materiał. Ale stary, ty rozumiesz różnicę pomiędzy anti-aliasingiem a upscalingiem, czy nie? Co ty kurwa piszesz na tym czacie? O czym ty gadasz? Anti-aliasing to jest stary wygładzanie krawędzi. Upscaling to jest korzystanie ze sztucznej inteligencji, która ci zwiększa rozdzielczość, która jest celowo zmniejszana w celu optymalizacji gry, która doprowadza do występowania swego rodzaju artefaktów. I tak, te artefakty dzieją się głównie na krawędziach i jednym z tych najwyższych progów upscalingu jest DLAA, ale kurwa, generalnie anti-aliasing i upscaling to są dwa zupełnie inne pojęcia. Co ty pierdolisz na tym czacie, typie? Raz mówisz, że wina upscalingu, a raz, że to może anti-aliasing. Gdzie to teraz powiedziałem? Gdzie? Powiedz mi. No serio. No dawaj, stary, bo nie mam czasu, nie? Wczoraj jak grałeś. No i co wczoraj jak grałem? Ja ci, stary, powiem, co ma miejsce. Ja mówię rzeczy, których ty nie rozumiesz, no nie? I w tym momencie nawet ich nie jesteś w stanie wytłumaczyć. Bo gadam o dużej ilości rzeczy. Jasne, często mówię, że coś jest problemem anti-aliasingu. Ponieważ jeżeli masz coś bardzo daleko oddalone od twojej kamery, prawda? To wtedy zaczyna obraz całkowicie tak jakby świszczeć. Wszystko zaczyna się świecić i zaczyna to migać. Jest to widoczne, nie wiem, w Dark Soulsach 3 na przykład bardzo mocno. I to jest związane z anti-aliasingiem, które na to wpływa. Ale to jest banalne do rozróżnienia. Gdzie masz problem z anti-aliasingiem, a gdzie masz problem z upscalingiem? Weź tam zamknij. Następnym razem, zanim zaczniesz się o coś piłować, jak ty nawet nie rozumiesz, o czym się gada. Nie wiem, stary. Dobra, kontynuujmy. To jest fajną mechaniką, ale mam wrażenie, że dzieje się to jednak nieco zbyt często. A my w serwerze walki często przeklikujemy w złym momencie to składanie, przez co przez kilka sekund w ogóle nie możemy się bronić. Wkurza mnie także tutejsze autocelowanie, tak jest, bo po przyciśnięciu lewego spustu celownik tylko zbliża się do przeciwnika i żeby go trafić, sami musimy wyregulować gałką. Co może miałoby sens... A już to słyszałem, to no, już na Discordzie się z tego naśmiewaliście. Słuchajcie jeszcze raz, co powiedział Zagrajnik, nie? Ja nie rozumiem, co się dzieje z grami i graczami dzisiaj. Celownik tylko zbliża się do przeciwnika i żeby go trafić, sami musimy wyregulować gałką. Literalnie Zagrajnik powiedział, że problemem systemu strzelania w tej grze jest to, że nie masz automatycznego namierzania, bo to się tylko zbliża. Dosłownie w grze z elementami strzelania musisz celować. Nie wiem, stary. My naprawdę się zbliżamy ogromnymi krokami do momentu, w którym gry będą miały tryb, gdzie wchodzisz, włączasz ją i gra patrzysz, jak się sama przechodzi, nie? No, widzowie, takie rzeczy są, słuchajcie, rozwiązywane, o czym mówi Zagrajnik, ale to jest rozwiązywane ułatwieniami dostępu, które są wprowadzane do gier, żeby pomóc grać ludziom niepełnosprawnym. No jak już ktoś, kto prowadzi, widzowie, kanał na temat gier komputerowych, zaczyna gadać coś takiego, to sorry, jest coś nie tak. No Zagrajnik utrzymuje się z grania w gry komputerowe. No przecież to jest
nie wiem, to jest masakra jakaś dla mnie. Czego my zaczynamy, i wiecie, i taki feedback potem trafia gdzieś do tych deweloperów, no i faktycznie gry są cały czas stopniowo kastrowane z kolejnych elementów gameplayowych. No przecież my w poprzednim materiale od TV Gier słyszeliśmy, że fajnie, że gra nie ma żadnego rozwoju postaci systemu expa, bo nie trzeba myśleć i liczyć damage'a, no nie? Nie trzeba myśleć nad nim. Zagrajnik teraz mówi, że szkoda, że gra nie ma autocelowania. Zaraz ktoś wymyśli jeszcze jakiś kolejny element. Ktoś to usłyszy i stwierdzi, ty, usuńmy to, dodajmy to, zróbmy tutaj autocelowanie. Tutaj zmniejszmy poziom trudności, zaraz ktoś będzie narzekał, że gra jest zbyt ciężka. No to czym nagle stają się gry komputerowe, stary? Nie wiem, o co chodzi. To może miałoby sens w grze właśnie poświęconej strzelaniu, ale w grze o złodzieju, w grze o skradaniu oczekiwałbym, że no, ta rzecz wydarzy się automatycznie. Że przytrzymam autocelowanie i od razu walnę heada i pójdę dalej. Tutaj tego nie ma, tutaj musimy się użerać z celowaniem, a w czasie, kiedy próbujemy trafić wroga, my cały czas dostajemy od stanowczo zbyt licznych przeciwników. Nie, sorry. Chłopie, o co chodzi? Nie no, przecież on jakiś totalnie leciał, nie? O co chodzi? Widzowie, mamy ogromny problem z recenzjami gier obecnie. O co kurwa chodzi? Ja nie wiem, czy ktoś zwrócił na to uwagę w komentarzach? Ja nie wiem, stary, o co chodzi. No, literalnie w grze z elementem strzelania problemem jest, widzowie, strzelanie, bo nie odbywa się automatycznie. Nie masz tak, że klikasz i od razu strzelasz heada i idziesz dalej. Ale w tej grze masz cały system tego bullet time'u, który, widzowie, wiecie, kiedy się spopularyzował najbardziej, przy jakiej grze? Gdzie klikasz dwa przyciski, zaznaczasz 1, 2, 3 i nagle twoja postać żyje bum, bum, bum. Wy no, widzowie z czego? W Max Payne było jak najbardziej, no. W Call of Juarez był giga popularny. To jest nawiązanie do tego, co wczoraj było na streamie, bo wy to zobaczyliście i zaczęliście pisać, o, jak z Red Dead Redemption, Red Dead Redemption. A wam mówię, kurwa, jakie Red Dead Redemption. Polskie Call of Juarez, słuchajcie, stworzyło świetny system bullet time'u takiego, a wy Red Dead Redemption z 2019 czy tam 18 podawaliście. Wstyd jak chuj, widzowie. Nie, no stary. Jeżeli minusem, jeżeli, ale o co chodzi? Jak na razie tutaj, widzowie, zagrajnik gada z sensem, no nie? Widać, że zauważa te problemy w grze. Ten chłop nie jest głupi, on widzi, co jest nie tak, ale nie wiem, on w pewnym momencie wchodzi w jakiś taki tryb, nie wiem, może on to robi jakoś pod komentarze? Nie wiem, o co chodzi. Nie mam pojęcia, o co chodzi, no ale to jest totalno odkleja, no niestety. No właśnie, tych tak generalnie jest za dużo, a kiedy, nie daj Boże, odpalimy alarm, to zaczynają spawnić się w nieskończoność. Tak, w tej grze jest zawarta mechanika spawnienia. To jest idiotyczne. I patrzcie, on zauważa takie elementy w tych grach. Przeciwników. Nie da się pozbyć wszystkich wrogów z lokacji i to jest niesamowicie wkurzające. Serio, nie sądziłem, że w roku 2024 natrafię na grę, w której przeciwnicy będą lepić się w nieskończoność. Zwłaszcza w grze, która nie jest strzelanką. Jeszcze jedna irytująca rzecz to granaty, bo żeby użyć takowego musimy kliknąć przycisk aż 3 razy, co powoduje, że w ferworze walki jest to skrajnie nieprzyjemne i z tego powodu ja przez całą grę praktycznie granatów nie używałem. I ja wiem, że to też nie pasuje do złodzieja, ale skoro już je mamy, no to chyba nie o to chodzi, żeby nie używało się ich przyjemnie. Ale o co chodzi to z granatami? Nie wiem, granaty też nie są automatyczne? Nie wiem, sorry. Efekt tego wszystkiego jest taki, że chociaż nie znoszę skradania się w grach, a w autos jest ono po prostu co najwyżej poprawne, to i tak wolałem to po stokroć niż... Ej, nie, błagam, jak można wylistować każdy poszczególny filar skradania w grach komputerowych, powiedzieć, że każdy jest w tej grze zrobiony źle, po czym powiedzieć, że jest to zrobione poprawne? Nie potrafię tego zrozumieć. Wiecie co? Które wygląda jak w tym momencie zagrajnik by patrzył, bo zza kadru z Ubisoft do niego celuje. Zagrajnik mrugnij na kolejnym materiale, jeżeli Ubisoft się przytrzymuje. Tak? Dobrze powiedziałem? Strzelanie w tej grze to ostateczność. Czynność, której szczerze nie znoszę i której unikam jak tylko się da. A niestety nie zawsze się da, bo... Wydaje mi się, że lekkie wspomaganie celowania ma dużo sensu grać w strzelankę na... Mi też się tak wydaje. Jest tutaj lekkie wspomaganie celowania. Jak najbardziej jest. A on już mówi, że klikniesz przycisk i od razu strzelisz heada, to jest przesada trochę. Często misje, które zdają się być skradane, nagle w wyniku skryptu stają się misjami strzelanymi. Kiedy odpala się alarm i to nie z naszej winy, po prostu tak chciał scenarzysta, no, tak jest a my skrypt. Muszę nie jesteśmy walczyć. Rzeczą może nie tragicznie złą, ale także do bólu przeciętną jest model lotu statkiem kosmicznym. Jest on... Ej, wydaje mi się, że tak jak na przykład jest skala, no nie?
I tu coś jest stary arcydziełem, no nie? Tutaj coś jest stary dogshitem, DS. Dark Souls i dogshit to samo, no nie? I tu na przykład coś jest dobre, tu coś jest przeciętne, tu coś jest słabe. I normalny człowiek ma taką skalę od 0 do 10. No dosłownie mam wrażenie, jak skala zagrajnika to jest od 5 do 10. Od przeciętnego do świetnego. On nigdy nie powiedział, że coś jest słabe w tej grze. On zawsze mówi, że nawet jeżeli coś nie działa, to jest co najwyżej przeciętne albo poprawne. Tak bardzo uważa, żeby przypadkiem nie powiedzieć czegoś negatywnego na temat tej gry. A to jest nieszczery niestety. Ja to oglądam i stricte mówię, wiecie, nie wypowiadam się jako jakiś hejter, ja wypowiadam się jako jeden z odbiorców zagrajnika. Po prostu uważam, że to jest nieszczere. Nie wiem, o co chodzi. W ogóle nie czujemy mas naszego okrętu, a dogfighty sprowadzają się do wciśnięcia jednego przycisku z pustu po to, żeby autonacelować na przeciwnika i potem po prostu w niego strzelać. A akurat na tej płaszczyźnie oczekiwałbym, że gra będzie jednak czegoś od nas wymagać. Tymczasem walki kosmiczne przechodzą się właściwie same. Ale może to i dobrze, a na pewno dobrze, że gra generalnie nie zmusza nas do latania zbyt często. To tutaj jest to minusem. To ja już nie wiem, stary. A dogfighty sprowadzają się do wciśnięcia jednego przycisku z pustu po to, żeby autonacelować na przeciwnika i potem po prostu w niego strzelać. A akurat na tej płaszczyźnie oczekiwałbym, że gra będzie jednak czegoś od nas wymagać. Tymczasem walki kosmiczne przechodzą się właściwie same. Ale może to i dobrze. Nie rozumiem. Ej, ja nie wiem, czego on oczekuje. A na pewno dobrze, że gra generalnie nie zmusza nas do latania zbyt często. Ba, powiedziałbym wręcz, że tego aspektu jest tak mało, jak tylko się da. I tylko jeżeli ktoś naprawdę chce polatać więcej, to może posnuć się w przestrzeni kosmicznej i poszukać paru krytych tam skarbów, ale generalnie gra raczej nas do tego nie zachęca. A na pewno nie zmusza i to akurat się chwali. Powiem tylko, że wszystko, co związane z lataniem w przestrzeni kosmicznej, jest wykonane tak banalnie i jest tak nienatchnione na każdej płaszczyźnie, że mam poczucie, iż ten aspekt dodany do gry tylko po to, żeby był. Żeby można było się nim pochwalić w zapowiedziach i na zwiastunach, ale tak naprawdę chyba wszyscy twórcy gry czuli od samego początku, że nie będzie z tego nic dobrego i dlatego właśnie zepchnęli ten aspekt na bok, na ile to tylko możliwe. Grafika jest okej, ale... Nie no, ale to chyba powinno być, słuchajcie, recenzenckie słowo roku. Zawsze coś jest źle, ale... Grafika, czyli to, na co mam wrażenie gracze narzekali przed premierą gry najbardziej. Potem, gdy ukazane zostały gameplaye już po pewnym downgrade'zie i kiedy gra wyglądała odczuwalnie słabiej niż na pierwszych zwiastunach. W mojej opinii nadal było okej, kiedy grałem w demo ten miesiąc wcześniej i podtrzymuję to zdanie także teraz. Po tym, gdy spędziłem w grze już dobrze ponad kilkanaście godzin, kiedy odkryłem wiele pięknych miejsc, pięknych lokacji i zachwyciłem się masą fajnych widoków. Jasne, tak ogólnie oprawa bliższa jest raczej temu, co znamy z poprzedniej generacji, niż mitycznemu next genowi i obok elementów wykonanych bardzo ładnie, jak większość lokacji. Nieważne, czy mowa o miastach, czy dzikich ostępach, czy wnętrzach statków kosmicznych. I w porządku są także modele, twarze i mimika ważne. No, nie no, patrz stary, co tu się dzieje. Patrz na to. I nikt o tym stary nie wspomina. Patrz, co tu się dzieje z upscalingiem hobby na tych włosach. To jest jakiś patalak. ...ważnych fabularnie postaci, bo te mniej istotne wyglądają już naprawdę źle. Są też... Są też elementy słabsze, jak zupełnie kiepsko wyglądający ogień, wybuchy, pewne elementy cząsteczkowe, czy na przykład dym. Ba, część tych efektów jest jakby rodem z PlayStation 3 albo nawet 2, ale w mojej opinii to nie takie rzeczy świadczą o odbiorze całości gry. Pewnie, te detale nie są ładne i rzucają się w oczy, ale nie są w stanie przesłonić tego, co w grze dobre, czyli generalnie wizji artystycznej, uroku wielu pięknych miejscówek. Jednakowoż jedna rzecz jest w stanie nam te grafiki... Ej, ale co jest wizją artystyczną tej gry? Sorry, stary, wizja artystyczna to jest konkretny koncept, którym podążasz. To jest konkretny styl, który próbujesz przenieść w swoim dziele, wykazać w swoim kurwa dziele. Co jest wizją artystyczną tej gry? Sorry widzowie, ale ta gra nie posiada żadnej wizji artystycznej. Ona ma tak generyczną wizję artystyczną, że tutaj ciężko mówić, że to jest... Ej, kurwa, nie wiem, o co chodzi. Bloodborne to jest gra, która posiada wizję artystyczną. Cuphead to jest gra, która posiada ciekawą wizję artystyczną. Nie wiem, stary Hollow Knight to jest gra z ciekawą wizją artystyczną. Borderlands, Sifu to są gry z ciekawą wizją artystyczną. Lies of P, Binding of Isaac nawet. Stary Dead Cellsy. Ja pierdolę, przecież te Star Wars są tak generyczne, że chuj. Tylko obrzydzić zupełnie. Mowa o odbiciach w każdej właściwie połyskliwej powierzchni. Odbiciach, które są koszmarnie rozpikselowane, rozmyte, szpetne.
paskudne. I o ile jeszcze na statkach kosmicznych... Nie, no patrz, ale to nawet oni ten gameplay, który pokazują, on jest tak, słuchajcie, rozmyty, jest tak rozpikselowany, a tu mówi się o dobrej grafice. W wnętrzach można przymknąć na nie oko, bo nie rzucają się w oczy aż tak. O tyle, kiedy trafimy do lokacji, gdzie są jakieś akweny albo nie daj Boże dyp, płyniemy po jeziorze, no to... na patrzcie, to nie... co się dzieje na tym jeziorze, to nie są artefakty, słuchajcie, bitrate'u z nagrania, nie, to są widzowie artefakty. Tyle, kiedy trafimy do lokacji, gdzie są jakieś akweny albo nie daj Boże dyp, płyniemy po jeziorze, no to... Ej, przecież to wygląda paskudnie. To na to nie da się patrzeć, to jest po prostu obrzydliwe. To wygląda jak jakieś najniższe detale w grze sprzed 10 lat. Czemu to w ogóle pojawiło się w tej grze? Już serio wolałbym jakieś totalnie sfejkowane odbicia, albo nie wiem, brak odbić zupełnie niż to coś, to rozmyte mydło, to nawet nie wiem jak to nazwać. Jest to paskudne i obrzydliwe. Nawet inna także niezbyt ładna rzecz w tej grze, czyli włosy głównej bohaterki, na których bardzo wyraźnie widać efekt działania jakiegoś SSR-a, czy innego algorytmu, który ma upskalować rozdzielczość. Nie jest to coś, co faktycznie przeszkadza w odbiorze gry. Ale kiedy jesteśmy w lokacjach, gdzie jest dużo wody, to serio, nie da się na to patrzeć. I mówię to jako osoba, która generalnie nie zwraca jakoś szczególnej uwagi na grafikę. Jestem naprawdę tolerancyjny pod tym względem i jestem w stanie, w szczególności jako fan Switcha... Widzowie, ja pod względem grafiki naprawdę jestem tolerancyjny jak mogę, ale... Nie no, taki upscaling to jest przesada, nie? To jest już obrzydliwe. Wytrzymać wiele, ale to jest już po prostu przesada. Oculus generalnie robi tu poczucie gry nie do końca doszlifowanej. I mowa o jakichś małych głupotach, jak na przykład to, że Nix czasami przechodzi przez ściany, czy czasami widzimy... No jak mało doszlifowanej? Przed chwilą jest kilkuminutowy segment roastowania starej grafiki w tej grze. Czy mówisz, że gra jest mało doszlifowana? Ta gra powinna wyjść za rok, chłopie. Takie oto dziwne glicze, czy że przejścia między animacjami głównej bohaterki są nierzadko skokowe. No patrz, on zwraca na to uwagę. Naprawdę, on to ogarnia, to jest... Dokładnie zwraca uwagę na to samo co ja. On wie, co jest 5. To nie są rzeczy, które kładą się jakimś wielkim cieniem na tę grę, ale no właśnie, daje im poczucie, że nie jest do końca dopracowana, że być może jest nieco niedopieczona, że może wyszła nieco za wcześnie. Zwłaszcza, że takich różnych małych głupotek, no, jest tutaj więcej. Siema, Rambler, dzięki. W końcu ostatnia duża rzecz, do której mogę się przyczepić, czyli ta dodatkowa misja z Jabbą dla osób, które wykupiły wersję premium albo które kupiły sobie Season Passa. W sensie, ja skończyłem tę misję i możecie mi wierzyć, że to nie jest coś, czego braku można żałować, ale nie rozumiem, po co Ubisoft tak się podkłada. Po co robi takie coś? Po co wycina zawartość z pełnej gry, a potem wrzuca ją za dodatkową opłatą, skoro wiadomo, że to wywoła gniew graczy. I jest to głupie tym bardziej, że wiadomo, że w ostatnim czasie Ubisoft nie cieszy się zbyt wielką popularnością. A tymczasem firma zamiast unikać sytuacji takich jak ta, sama się podkłada. Sama daje graczom oręż do ręki, sama daje argumenty, żeby mogli dalej na nią narzekać. To nie ma sensu, Ubisoft, po co wy to robicie? Już serio, jeżeli mają być jakieś wersje digital czy premium, chociaż nie wiem, po co ktoś miałby je kupować, to niech tam będą wyłącznie dodatki kosmetyczne, jakieś lepsze fatałaszki, czy nie wiem, melodyjka w menu, inna. Takie rzeczy, a nie faktyczna zawartość, nie jakaś tam misja. Dużo narzekania, okay, ja ale... narzekam i to dość długo, a jako się rzekło przy tej grze bawiłem się... A ja dlaczego taką konstruktywną krytykę, gdzie on faktycznie pokazuje te elementy, że nie działają, argumentuje je, nazywa narzekaniem, przecież to jest bez sensu. No i z takim tokiem rozumowania te gry nigdy nie będą lepsze, jeżeli my spłycamy faktycznie wytykanie błędów gry do narzekania. Zagranie nie możesz jako twórca w momencie, gdy mówisz coś sensownie, argumentujesz to i pokazujesz techniczne aspekty gry, które są po prostu nie do odbicia, to nazwać tego z narzekaniem. To co robisz, to jest konstruktywna krytyka. Ty nie krytykujesz twojej sąsiadki, stary, że ma krzywe zęby albo nos i nie ma możliwości tego zmienić. My mówimy tutaj o dużej firmie, która jak najbardziej może mieć realny wpływ na to, by faktycznie coś zmienić w swoich następnych tytułach. To jest giga istotne. Podczas bawię naprawdę dobrze. Mimo wszystkich tych problemów, których jak widzicie jest sporo. Bo na szczęście są także w Outlaws dobre rzeczy i to naprawdę dobre. OBOS. Tą najfajniejszą, tą najlepszą w mojej opinii jest fabuła. I wszystko to się z fabułą wiąże. Przede wszystkim sama historia właśnie. Intryga, która na początku wydaje się zupełnie banalna, ale z każdą chwilą się zagęszcza. I chociaż jednocześnie jest totalnie gwiezdnowojenna, to także zanurzona jest w takiej części tego uniwersum, której normalnie nie eksplorujemy w filmach czy w serialach. Nie no, widzowie, wystarczy poczytać, posłuchać chwilę, jak zbudowane są w tej grze dialogi, żeby zmienić zdanie odnośnie tego, co powiedział zagrajnik. Ja już nawet widziałem klipu Asmongolda, że za granicą tak samo się zaczynają niestety z tego naśmiewać. Te dialogi, to jakby to AI napisało, one by naprawdę widzowie były lepsze.
Syndykaty, czyli półświatek, co oznacza, że nikomu nie możemy tutaj ufać i że liczą się wyłącznie pieniądze. I nie chcę wam na ten temat mówić zbyt wiele, żeby czegoś nie zdradzić, ale wiedzcie, że jest tutaj wszystko to, co powinno w tego typu historii być. Jest poczucie gry o dużą stawkę, jest zdrada, i to nawet nie raz. Jest poszukiwanie członków załogi i w końcu jest też wielki skok. I to wszystko napisane zostało i opowiedziane tak kompetentnie, że jak dla mnie spokojnie mogłoby być podstawą do filmu. Bo właśnie jak... Znaczy, sądząc po tym, jak w tym momencie wyglądają filmy ze Star Warsów, to jak najbardziej mogłoby to być podstawą do filmu. Pytanie, czy mogłoby być podstawą do dobrego filmu z uniwersum Star Warsów. Jak dobry film śledzi się ukazaną w autor fabułę. A jest to zasługa także tego, jak dobrze i w nieoczywisty sposób napisane są kwestie dialogowe. Pozbawione banałów, błyskotliwe i po prostu wciągające. Nie, sorry, to jest... Okej, widzowie, moje zdanie na ten temat jest diametralnie inne, po prostu się z tym nie zgadzam, wiecie, tyle powiem. Uważam, że jest całkowicie na odwrót i po prostu rozejdźmy się. Ale na fabułę składają się także postacie. W większości napisane świetnie, a przynajmniej te, które pełnią w fabule jakąś istotną rolę. Oczywiście tą najważniejszą, najfajniejszą i budzącą sympatię od samego początku jest Kay, czyli główna bohaterka. Czyli postać, z którą niesamowicie łatwo się utożsamić, ciężko jej nie lubić i po prostu kibicujemy jej w jej zmaganiach. Mdła pozbawiona jakiegokolwiek polotu, pazura, cech charakteru, postać z kimś, z kim wy się utożsamiacie? Ja nie wiem, ona jest miałka fest, no. Choć jednocześnie nie jest ona taka krystalicznie czysta, bo sama prawie się odszczekną. Patrzcie na tą grafikę, co tu się stary dzieje. Co to jest? Ja nie rozumiem, widzę, co się dzieje z tymi grami w tym momencie. I teraz w ogóle, widzowie, to jest jakaś cutscenka, też weźcie to pod uwagę. To jest cutscenka, która ma, słuchajcie, skapowane FPS-y i ma bardziej okrojony kadr, z uwagi na co można sobie pozwolić na o wiele więcej. Trzeba przede wszystkim zawsze dba o swój własny interes. She says I can go as long as you pay my tab. Your tab? Yeah, at the cantina. Tell her I don't want you anymore. Świetny lipsync. I tak naprawdę jedyną osobą, czy też może istotą, na której jej faktycznie zależy, jest Nyx, czyli ten mały, słodki stworek. I ja wiem, że to banał, wiem, że to klisza, wiem, że tego typu postać jest w każdych Gwiezdnych Wojnach, ale nic nie poradzę, że tego gagatka też polubiłem. I ogólnie fajna i zadziwiająca głęboka jest relacja między Kay a Nyxem właśnie. Postacie, które budzą sympatię albo po prostu są fajnie napisane, jest znacznie więcej i chyba dla nikogo, kto jest fanem Gwiezdnych Wojen, nie będzie niespodzianką, że jedną z najfajniejszych jest jeden z robotów. Hoss was recently arrested by a small-time sheriff for looting vaporators. Not very legendary. Ja pierdolę, widzowie... Ja myślę, że pik pisania droidów osiągnęliśmy w momencie otrzymania HK-47, nie? I wątpię, żeby dało radę to jakoś, ale no niestety ludzie nie mają w ogóle elementu odniesienia. Ludzie chyba nawet nie wiedzą, jak dobrze może być napisana postać droida. Ale no, z uwagi na to nie trzeba dużo pewnie, żeby niektórym zaimponować. No ale no, jak nie wiesz, jak smakuje coś dobrego, to skąd masz wiedzieć, kiedy coś jest dobre? With his rep, he probably planned it. Possible. Z jakiej gry filmu to jest? HK-47? Z pierdolonych Star Warsów, z Kotora. Weź, to jest najciekawsze. What, you don't trust Jalen's people? I don't trust anyone. Ah, not even me? That's fair. Że ogromnie ważną rolę w fabule gry pełnią syndykaty, to istotne jest także zabieganie o ich względy. I z tym wiąże się fajna mechanika. Bo niemal każde nasze działanie części syndykatów się podoba, a innym zupełnie nie. Wraz z każdym zadaniem zyskujemy więc lub tracimy reputację poszczególnych syndykatów, co wiąże się z różnymi karami i nagrodami. Kary to na przykład niemożność przybywania na terytorium danego syndykatu, a nagrody to m.in. unikatowe questy. I oczywiście na początku myślałem, że postaram się być neutralny, postaram się balansować między poszczególnymi syndykatami, ale gra szybko pokazuje, że nie jest to możliwe. Bo co rusz i wypełni... Zajebiście, nie? Czyli całe spłyca się do jednego wyboru. Wybierz jedno albo drugie, no i elo. Niespodziewanie jesteśmy stawiani przed różnymi wyborami, które powodują skokowe spadki lub wzrosty popularności. A dzięki temu, mimo że główny wątek gry jest dość liniowy, to sama gra sprawia wrażenie nieliniowej. I to także jest jej wielka siła. W końcu, skoro mówię o fabule, to mocną stroną gry jest także klimat. Klimat, który zewsząd wprost się wy... Nie rozumiem. Czyli gra jest gigaliniowa, ale wy dokonujesz wyboru A albo B i to sprawia, że gra jest wtedy nieliniowa? No nie, to nadal jest liniowa. To, że raz się linia dzieli na dwa, to nie znaczy, że gra nagle staje się jakaś nieliniowa. Lewa.
Klimatyczne są porachunki syndykatów. Klimatyczne są miejsca, jakie odwiedzamy. Klimatyczne jest całe mnóstwo smaczków i odniesień do starych trylogii. Okej, często mamy to poczucie, że scenarzyści wręcz odhaczali z listy rzeczy, które musiały się pojawić w tego rodzaju grze. Wiecie, w grze osadzonej w klimatach starej trylogii Gwiezdnych Wojen. To znaczy, rzecz jasna, jest tutaj kantyna w Mos Eisley, a w niej mnóstwo oczywistych smaczków. Rzecz jasna, że jest spotkanie z Jabbą i rzecz jasna, że widzimy Hana Solo zanurzonego w karbonicie. Ale choć są to rzeczy tak oczywiste, tak chciałoby się rzec ordynarnie oczywiste, to nawet na mnie, osobę, która właściwie nie ma już dzisiaj zbyt dużego związku z Gwiezdnymi Wojnami i lubi jako tako jeszcze wyłącznie właśnie te stare filmy, nawet na taką osobę jak mnie to wszystko zadziałało. Bo fajnie było mi odwiedzić te kultowe miejsca, na własne oczy je zobaczyć, czy pogadać z różnymi ikonicznymi postaciami. To wszystko po prostu działa, klimat Gwiezdnych Wojen jest w tej grze silny, mimo że mocy w niej właściwie nie uświadczymy. A przynajmniej ja po 20 godzinach nie wiedziałem jeszcze ani śladu mocy i uważam, że to dobrze. Bo dzięki temu, że ta gra tak odległa jest od tych właśnie klimatów, to ma swój własny, unikatowy charakter. To nadal są pod każdym względem Gwiezdne Wojny, ale paradoksalnie nieco inny. Tak się doczytują cały czas obiekty. To nadal są pod każdym względem Gwiezdne Wojny, ale paradoksalnie nieco inny niż zawsze. Na plus odbieram także świat gry, czy raczej kilka światów, bo możemy tu zwiedzać łącznie 5 planet, a każda z nich to spory, rozległy obszar do eksploracji. Co ważne, możemy sobie je zwiedzać, możemy podziwiać wiele pięknych miejsc, ale nie jesteśmy w żaden sposób zobligowani, żeby to robić. To znaczy, gra nie zmusza nas do zaliczania aktywności pobocznych, których też jest tutaj rozsądna ilość. Więc nawet te osoby, które mają głęboką potrzebę odkrywania w grach wszystkiego, do których to osób ja na przykład się nie zaliczam, myślę, że tutaj nie będą miały poczucia klęski i urodzaju. Jasne, to nie tak, że nie ma tutaj questów zupełnie generycznych czy nienatchnionych, ale jednak mam wrażenie, że tam, gdzie tylko się da, twórcy starali się dodać coś od siebie. Czasami nawet rozmowy ze zwyczajnymi, niby losowymi kupcami potrafią zaskoczyć czymś unikatowym. Najważniejsze jest jednak to, że większość z tych aktywności jest zupełnie opcjonalna i tak naprawdę ten kto chce skupić się wyłącznie na głównym wątku, a poza tym niewiele go interesuje, będzie miał możliwość w większości to właśnie robić. Jak dotąd bowiem mam to poczucie, że jeżeli ktoś chce, to gra może być dla niego niemalże jak doświadczenie liniowe. Z kolei, jeżeli ktoś lubi eksplorować, lubi myszkować i szuka dużej gry, to także jest tutaj dostępne. Ja jestem gdzieś pomiędzy, lubię wędrować po wielkich światach i lubię, gdy czasem gdzieś mnie zawieje i trafię na jakiś przypadkowy quest, ale jednak przez większość czasu idę po prostu za wątkiem głównym. I cieszę się, że rzadko kiedy gra odrywała mnie od tej fascynującej, naprawdę fajnie napisanej historii, a każda aktywność poboczna faktycznie była poboczna. Jednak co ciekawe, choć eksploracja nie jest obowiązkowa, to warto czasem się jej oddać. Bo wiąże się z nią system progresji w tej grze. Nie ma tu bowiem klasycznych punktów doświadczenia czy poziomów postaci, a zamiast tego są kolejne odblokowywane umiejętności. Z drzewek, które stają się dla nas dostępne dopiero kiedy poznamy odpowiednią postać. I wówczas możemy te nowe zdolności odblokować na przykład robiąc questy poboczne, czy wykonując proste wyzwania. Co ciekawe, większość z tych umiejętności nie jest potrzebna, żeby grę ukończyć. Owszem, mogą one ułatwić pewne rzeczy, mogą czasami otwierać nam inne ścieżki, albo uczynić grę ciekawszą, ale większość sytuacji są opcjonalne. Opcjonalna jest także gra Fabak, czyli najsłynniejszą grę karcianą w świecie Gwiezdnych Wojen, która ku mojemu zdziwieniu okazała się naprawdę sympatyczna. A dziwi mnie to, bo z reguły w grach... Dobra, widzowie, dokończmy oglądanie tego materiału w ciszy, okej? Omijam tego typu aktywności i nawet w Wiedźminie praktycznie nie grałem w Gwinta. Tutaj tymczasem Fabaka grałem dosyć często i za każdym razem dawało mi to masę uciechy. Gra niby jest w założeniach prosta, bo jest to taki poker, ale no właśnie, dużo, dużo łatwiejsze. Ale w przeciwny sposób już same założenia są wciągające. Jak stary, można... Jezu. Jak Sabak to jest poker, tylko łatwiejszy? Sabak to jest, nie wiem, Piotruś Pan, no nie? O co chodzi? Widzowie, jak ktoś nie wie, na czym polega Sabak. Sabak polega na tym, że masz dwie karty na ręce, no nie? I one mają od 1 do 6 liczby. I tu masz karty żółte i tu masz karty czerwone. Co turę wybierasz, którą kartę zmieniasz. Czyli masz na przykład, stary, żółtą kartę jedynkę, czerwoną kartę trójkę, ale wygrywa ta para, która jest niższa. I masz do wyboru, czy chcesz dociągnąć kartę żółtą czy czerwoną. Skoro nie masz pary, no to zawsze chcesz dociągnąć tą, która da ci ewentualnie lepszą parę. Czyli zmieniasz trójkę. No i zmienia się. I na przykład dobrałeś, stary, do jedynki, dobrałeś drugą jedynkę. Gratuluję, wygrałeś, no nie? Ale na przykład nie dobrałeś tego, czyli masz jedynkę i z trójki ci się zrobiła piątka. Więc co robisz w grze? Ponownie, w kolejnym rozdaniu, dociągasz piątkę. Cała gra spłyca się do tego, kto z czterech graczy rozłożonych na stole przez trzy rundy w mniejszej ilości rozdań dobierze parę. I tyle. Nic więcej. Ta gra jest
idiotyczna. Tu nie możesz, wiesz, na przykład mając dobrą rękę, nie możesz na przykład wyciągać więcej od przeciwników, jak w pokerze. Tutaj nie możesz blefować, stary. Tutaj nie możesz liczyć kart w blackjacku. Chłopie, no, ja nie wiem, jest idiotyczna jest ta gra. Ta gra jest, kurwa, serio, to jest takie gówno. I w tej grze na żadnym etapie nie masz, widzowie, do podjęcia jakiejkolwiek decyzji. No chyba, że jesteś idiotą i, kurwa, jeżeli masz jedynkę i trójkę, to nie wiesz, która para byłaby dla ciebie lepsza. A tu nie masz jakiegoś... I teraz porównajmy to na przykład do Gwinta, który w swoich karciankowych zasadach polegał na tym, że na przykład wygrywałeś rundę pierwszą, robiłeś jeden punkt, ty miałeś kart 9, przeciwnik miał kart 8, przez co pasowałeś kolejną rundę, co wymagało od przeciwnika zagrania karty, bo nie mógł wygrać remisem, przez co przeciwnik wchodził w kolejną rundę, mając 7 kart, ty wchodziłeś, mając znowu 9 i budowałeś przewagę kart, co o wiele bardziej ułatwiało ci na przykład wygranie kolejnej rundy. No przecież Gwint był genialny. No pasek z Kotora był ciekawszy, który był blackjackiem, no. Znaczy no, z tam dodatkowym elementem, zbieranie kart, no ale no... Ja nie wiem. Miejsce szpiegów, gdzie zagrywałeś kartę na stół przeciwnika, że są, o dobra, nie. Ta gra jest idiotyczna. No, to trzeba być jakimś braindeadem totalnym, żeby tą grę polubić. To nie da się grać, widzowie. A do tego jeszcze twórcy udostępnili nam na przykład możliwość oszukiwania. Czyli warstwę meta gry, która także jest dosyć fajnie rozwinięta. Jeżeli dodać do tego świetną warstwę wizualną, to najlepsze jest to meta gry, która także jest dosyć fajnie rozwinięta. Ja nie wiem, kto jest odpowiedzialny za design tych kart. Widzowie, jaka to jest liczba waszym zdaniem? To jest 5, 8, 6, 3, 9. To jest 6. Jezu, to jest... Ten design jest tak idiotyczny tych liczb, no nie? Ja nie wiem, czy tutaj już, słuchajcie, gra ten... Czy tutaj gra już moja, słuchajcie, dyslekcja w tym? Ale idiotyczny jest design tych kart, niestety, nie? Rozwinięta. Jeżeli dodać do tego świetną warstwę wizualną towarzyszącą grze w Sabaka, bo cała ta animacja stołu, to jak reagują nasi oponenci, to wszystko wygląda fajnie, to Sabak stanie... No i dobra, i teraz już tak, dwie jedynki. No i chuj, no i pasujesz, bo wygrałeś, stary, tą kolejkę, elo. Się naprawdę dużo niespodzianką w tej grze. Co ciekawe, nie jest to wcale jedyna tego typu aktywność poboczna, a mnie udało się znaleźć od choćby także grę wideo na automacie. I też była całkiem spoko. W końcu, niezależnie od... Jakby ktoś nie wiedział, cały element gameplayowy i kilka misji związanych, to jest gierka z Kotora, nie? Aktywność poboczna, a mnie No. Udało się znaleźć od choćby także grę wideo na automacie. I też była całkiem spoko. W końcu, niezależnie od tego, że nie wszystkie płaszczyzny tej gry, nie wszystkie aktywności wykonane są dobrze, albo wręcz, że niektóre są złe, to jednak doceniam to, jak całość nie, no, jak złe, są co najwyżej poprawne. Brano do kupy. Jak jedna aktywność wynika z drugiej, jak przeplatane są poszczególne rodzaje misji. To jest zawsze po tym, kiedy była misja skradana, będzie misja, w której będzie trochę więcej akcji, albo taka, w której w ogóle nie ma przeciwników, a my po prostu sobie skaczemy po platformach. Swoją drogą, ten aspekt w grze po prostu jest. Nie jest ani dobry, ani zły, ani szczególnie wymagający, ani zbyt irytujący. Po prostu czasem możemy się gdzieś tam po jakichś platformach powspinać, ale najfajniejszą rzeczą, która temu towarzyszy, w mojej opinii, są widoczki. W każdym razie wszystkie te wady i zalety, wszystkie te przeciętne... Ta gra jest dla fanów, no ale chyba dla fanów bycia jebanym w dupę przez deweloperów. No sorry, kurwa, mieliśmy w ciszy oglądać, ale ja się nie mogę zgodzić z czymś takim, no kurwa. Te zupełnie zwyczajne rzeczy składają się na grę, która o dziwo nie jest wcale taka zła, jak mogłoby wynikać ze stosunku omawianych w tym filmie rzeczy negatywnych. Gra za 440 zł nie jest, widzowie, taka zła. Pozytywnie. Bo sam się sobie dziwię jako osobie, która narzekała tak dużo i która nie jest fanem Gwiezdnych Wojen, że bawiłem się w tej grze w sumie całkiem w porządku. Co jestem przekonany, głównie nie, zasługą... Nie, no widzowie, jak... Ja pierdolę. Całe życie grasz w gry, gra kosztuje 440 na premierę i kwitujesz to, że... Całkiem w porządku się w niej bawiłem. No to przecież idealnie podsumowuję materiał. Widzowie, czy jest sens wydawać 440 zł na grę, w której będziesz się bawił całkiem w porządku? Całkiem okej? No, jak dla mnie nie ma. No serio, bez kitu, nie widzę sensu wydawać 440 zł, żeby się tak zabawić, nie? Nie wiem. ...tego, jak dobra jest fabuła gry i jak bardzo kipi ona naprawdę fajnym unikatowym...
A i z tą widzowie fabułą to jest naprawdę, to jest rzecz, którą ludzie, mam wrażenie, ludzie, raczej recenzenci, używają jako ostatni filar, by w razie czego obronić grę. No bo powiesz najwyżej komuś, a wiesz, mi się podobała ta fabuła. Widzowie, ale fabuła ma struktury, tekst ma struktury, tekst ma wątki, tekst ma sposób pisania, ma narrację. To jest, widzowie, bardziej matematyczny niż wam się może wydawać, no nie? Tekst ma ekspozycję świata. Ja pierdolę, to nie jest tak, że mówisz, że mi się podoba fabuła i tyle. Naprawdę, to są rzeczy, które się studiuje. To nie wiem, czy jest, widzowie, ktoś na tym czacie, kto studiował jakąkolwiek filologię, kulturoznawstwo, kulturę, chłopie, albo jakąkolwiek inną naukę humanistyczną i może to potwierdzić, że takie rzeczy mają faktycznie miejsce, że są rzeczy, które się interpretuje. Gra jest prosta, masz tokeny, ale spłycasz. Gra jest prosta, ale masz tokeny akcji. 3 na grę. Jest jakieś 20 punkt do wyboru. No dobra, ale no te tokeny chcesz za każdym razem użyć. Masz token, każdy inny przeciwnik oddaje żeton. No to przecież to po prostu używasz to i tyle, nie? W talii są karty rzutu, kostkę i mirrorowania. Ale to nadal, to jest po prostu, stary, podejmujesz decyzję jedynie, czy chcesz postawić wszystko na RNG. Masz kartę, która mirroruje drugą kartę, no to daje ci po prostu parę. Masz kartę, która po prostu sprawia, że rzucasz kostką, no to zdajesz się na RNG. Albo wygrasz, bo dobierzesz randomową kartę, albo wygrasz, bo rzucisz kością i trafisz tą samą kartę. No przecież to jest to samo. I już tylko te dwie kwestie, ale także parę innych naprawdę udanych aspektów powoduje, że niezależnie od wszystkich problemów tej gry, no po prostu chce się w nią grać, chce się ją skończyć. Chce się poznać historię Kay do końca, chce się z nią być i przeżyć tę przygodę. Co oznacza, że chyba... Startowe tokeny tak, ale tokeny typu zmiana karty kości albo karty mirrorowania na kartę 6 już potrafi mocno namieszać. Ale przecież karta mirrorowania ci mirroruje drugą kartę na ręce. No i tyle. Dobierzesz ją i masz tego, nie pazaka, tylko jak to się, masz sabaka wtedy. No i tyle. Jaką ty chcesz inną decyzję podjąć? Wyrzucenie kolejnego tokena, by dobrać niższą parę, nie ma sensu. Mógłbym tę grę ocenić jako świetną produkcję, w szczególności dla fanów Gwiezdnych Wojen. Ci mimo wszystkich problemów po prostu będą się przy niej bawić świetnie. Ba, być może będzie to nawet dla nich spełnienie marzeń, bo jestem przekonany, że wielu fanów Gwiezdnych Wojen marzyło dawno o takiej grze, w której będą mogli swobodnie eksplorować wszystkie te ikoniczne miejsca. Niestety, wydaje mi się, że pozostali gracze nie mają tutaj czego szukać. Jeżeli nie ma tego magnesu, jeżeli nie zachwyci nas fabuła, to tak naprawdę chyba raczej częściej będziemy się nudzić, czy nawet męczyć tą grą, niż czerpać z niej frajdę. Dlatego myślę, że nie jestem... Dobra, widzowie, ja wam powiem, jest tak serio jak jest, no nie? Jak przeczytaliście kiedykolwiek w życiu dobrą książkę, obejrzeliście dobry film, albo widzieliście dobry serial, to ta gra nie jest dla was. Nie wiem, jak obejrzeliście w życiu, nie wiem, jakieś Dextera, Gry o Tron, to nie zobaczycie nic w tej fabule. Serio. Jakikolwiek inny znany twór, który faktycznie dobrze podchodzi do fabuły, no, was odrzuci ta gra od razu, nie? To musicie mieć jakiś absurdalny brak wymagań, no nie? W stanie polecić tej gry nikomu poza naprawdę największymi fanami Gwiezdnych Wojen. Cała reszta, nawet jeżeli czuję, że jest tu coś, co mogłoby ich interesować, chyba powinna poczekać na jakąś wyprzedaż. I oczywiście mogę się mylić, bo tej gry jeszcze nie ukończyłem. Spędziłem w niej dopiero około 20 godzin. Być może potem dzieje się coś, co powoduje, że staje się ona totalnym mega hitem, ale szczerze mówiąc, wątpię. Chyba lepiej byłoby pograć w nią za nieco niższą cenę. Nawet The Office ma bardziej rozbudowaną fabułę, zgadzam się. Bo The Office przynajmniej ma jakikolwiek rozwój postaci. No, na przykład Michael Scott, widać, że jest postacią rozwijającą się. No i tyle mam wam do powiedzenia w ramach tych bardzo, bardzo uprzednych pierwszych wrażeń ze Star Wars Outlaws. Dajcie znać, jak wam się ta gra podoba i czy zaliczacie się raczej do fanów Gwiezdnych Wojen, czy też osób, które zupełnie nie są tą produkcją zainteresowane. A jeżeli podobał wam się ten film, to śmiało... Zostawcie łapkę w górę i suba w sumie też możecie, no bo czemu nie? No i cóż, trzymajcie się! Ajajaj, widzowie, ajajaj. Ja nie wiem, o co chodzi. Zagrajnik, on widzi dużo elementów, ale on to chyba po prostu spłyca do tego, żeby finalnie był pozytywny materiał, tak mi się wydaje. No, nie wiem, on zauważa te elementy, które są, słuchajcie, problematyczne w tej grze. O co, stary, chodzi? Nie mam pojęcia, no. CTS Gaming coś wysłał. W temacie Star Wars Outlaws problemów ze światem i silnikiem zagadka. Która lampka świeci się na jaki kolor? Feskit. I to jest część zagadki, widzowie. Jakieś otwieranie drzwi. Która lampka świeci się na jaki kolor? Czerwona, czerwona, zielona. Albo czerwona, zielona, zielona. Bo tutaj to światło chyba coś się odbija, to się od tej odbija, nie? Chyba czerwona, zielona, zielona.
No ciekawie przedstawione światło.